bo piosenki jakby do Państwa zwróconej. W Bibliotece Publicznej w Trzciance odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie trzeciej edycji powiatowego konkursu poetyckiego imienia Andrzeja Sulimy Suryna. Nagrodę główną, tablet ufundowany przez starostę czartkowsko-trzcianeckiego Wiesława Maszewskiego, otrzymała Marzena Górska z Siedliska za wiersz Cichszemu od świata. Uroczystość rozpoczął koncert literacko-muzyczny Kuby Michalskiego. Artysta wykonał własne kompozycje do wierszy znanych poetów, m.in. Mickiewicza, Leśmiana i Asnyka. Uzupełnieniem były interpretacje własne ballad Leonarda Coena. Przez Cybankarę, przez Cierny Kraj, do jasnych źródeł, ty mnie doprowadź, racz się skitować, racz się skitować. Po części artystycznej odbyła się ceremonia ogłoszenia wyników. Komisja konkursowa w składzie Jerzy Utkin, poeta, prozaik, dziennikarz, Krystyna Kadow, polonistka oraz Małgorzata Świątek, polonistka, spośród 74 prac, które wpłynęły na konkurs, oceniła i wyłoniła najlepsze. Mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie chciało czytać poezję, będzie interesowało się poezją. No a uwagi pana przewodniczącego, pana Utkina, wszyscy sobie wezmą do serca i będzie coraz lepiej, będzie coraz wyższy poziom. Pierwszą nagrodę, tablet Lenovo, ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, otrzymała Marzena Górska za bogactwo środków artystycznych i poetyckie widzenie świata w wierszu Cichszemu od świata. Drugą nagrodę, czytnik e-booków, ufundowany przez Urząd Miejski Trzcianki, otrzymała Edyta Kubiak z Trzcianki za metaforykę i interesującą próbę prezentacji stanów emocjonalnych w wierszu Wspomnienie. Trzecią nagrodę, czytnik e-booków, ufundowany przez Urząd Miejski Trzcianki, otrzymała Aleksandra Maskiewicz, również z Trzcianki, za impresyjne obrazowanie rzeczywistości w wierszu Wstało Słońce. Wyróżnienia książkowe przyznano także Joli Malickiej oraz Mateuszowi Kowalskiemu. Zwycięzcy otrzymali nagrody i gratulacje z rąk zastępcy burmistrza Trzcianki Grażyny Zozuli oraz Piotra Kejla, przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.